Rada Miasta Krakowa będzie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy. I odbyliśmy dyskusję, nie było tutaj żadnych autopoprawek ani poprawek. Zatem proszę Pani, a kto przy przegłosowaniu? Bardzo przepraszam, tak, to już było przegłosowane, jego złożycie przegłosowanie. Tak jest, przepraszam bardzo, jego złożycie przegłosowanie. 1199, proszę zobaczyć, bo jak wiecie była organizacja w czasie tej rozbudowania. Przechodzę do roku 1189, wyrażenie zgody Krakowskiej Izbie Adwokackiej siedzibą w Krakowie, Batorego 17, na nieodpłatne umieszczenie herbu stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze Izby. Druk nr 1189, bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Nie można żadnych ani autopoprawek, ani poprawek. Głosujemy. Kto z Państwa wyraźnie jest za przyjęciem tej uchwały według druku 1189? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czekam oczywiście jeszcze na Panią Radną. Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała, również w tym trybie poczytaniowym, dotyczyła ustalenia kierunków działania prezydenta Rada Miasta Krakowa polegających na prowadzeniu stałego monitoringu i ochrony terenu parku Henryka Jordana, projekt grupy radnych, druk nr 1185, zerwała to Pan Stanisław Rakał. Przypominam, że jest tu poprawka Pana Radnego Jaszkowca, która po jego wyjaśnieniach została przyjęta z akceptacją. Zatem rozpoczynamy głosowanie o głosowanych poprawki Pana Radnego Jaszkowca. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki Radnego Jaszkowca? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo będą głosowali? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 29 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. A poprawka, przepraszam, oczywiście. Przechodzimy do głosowania w takim razie nad całą uchwałą wraz z poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały według druku 1185? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo będą głosowali? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 29 za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały, 0 nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała to jest, proszę Państwa, według druku 1197, zmiana uchwały nr 69/1999-13 Rady Miasta Krakowa dnia 13 marca w sprawie odczynienia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej w wypasie nieruchomości. Druk 1197, zerwała to Pan Wacław Kubina, nie było autopoprawek i nie było również poprawek. Zatem możemy przystąpić do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku 1097? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli na głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 28 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna, proszę Państwa, sprawa, też drugiego stawiowy. Przypominam, chodzi o przyjęcie programu dofinansowania wykonanej jednostek jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Druk 1198 rezerwowała Pani Radna, Pani Dyrektor Olszowska. Była tu autopoprawka, więc będziemy, nie było poprawek, zatem będziemy głosować ten druk, tą uchwałę wraz z autopoprawką. Proszę uprzejmie o przygotowanie urządzenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku 1190 wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli za głosowanie? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała, proszę Państwa, to jest zmiany budżetu miasta Krakowa na rok 2013 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 600, 801, 853 i 926, projekt miasta Krakowa, druk nr 1195, referowała Pani Małgorzata Okarnów, była autopoprawka, nie było poprawek, zatem głosujemy ten druk uchwały, proszę Państwa, bardzo Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w druku 1195? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo głosowali? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 30 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała, projekt pracy przed chwilą Pan Radny Koszulę rezerwował, przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2013, projekt Komisji Głównej, druk nr 1192. Nie było żadnych autopoprawek ani poprawek, zatem głosujemy tę uchwałę. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w druku 1192? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo głosowali? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I nam została jeszcze... rezolucja, tak? Nie było żadnych poprawek, zatem proszę Państwa, przystępujemy do głosowania rezolucji według druku 1204. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Głosujemy za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie, proszę o wynik. 33 za.